W zeszłym odcinku sprawdzaliśmy słuchawki nauszne na Bluetootha. Czemu bezprzewodowe? Wydaje mi się, że metafora razem z kurierem była wystarczająca do tego, żeby wybrać słuchawki bezprzewodowe ponad słuchawkami przewodowymi. A w dzisiejszym odcinku mamy czterech nowych pretendentów o tytuł mistrza w swojej klasie piórkowej. I zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami będziemy lecieć przez 7 kolejnych etapów. Wiem, że wielu z Was zarzuciło, że nie było tych słuchawek, nie było tamtych, ale starałem się wybrać takie firmy, które są najbardziej popularne w tym momencie na rynku i te, które pamiętam, jak ja kupowałem słuchawki, jak byłem mały, że zawsze się wybierało albo te, albo te, albo te, albo te. Dlatego taki wybór, a nie inny. Tak czy siak, zapraszam Was do testu. Etap pierwszy. Zawartość opakowania. Panasonic RPNJ300B mają w zestawie kabel USB, zapasowe gumeczki do słuchawek, instrukcje, no i same słuchawki. Sony WIC300 to także kabelek USB, zapasowe gumeczki, instrukcje, no i same słuchawki. JBL T110BT mają także przewód USB, ale tym razem pomarańczowy, zapasowe gumeczki do słuchawek, dużo instrukcji oraz mamy same słuchawki. A na koniec Philips SHB5250. W środku opakowania mamy przewód USB, mamy instrukcje, mamy słuchawki, ale nie mamy gąbeczek, bo te słuchawki są trochę innej konstrukcji. Etap drugi. Suche benchmarki. Pasmo przenoszenia mają takie same. Waga wszystkich jest bardzo zbliżona. Wszystkie działają na Bluetootha, a najdłużej na baterii działają Sony, a najkrócej Panasonic. Jednak zwróćmy tutaj uwagę na czas ładowania, bo to miniaturowe słuchawki. No takie info znalazłem jak w tej tabelce. Więcej nie ma co patrzeć na benchmarki, bo numerki to numerki, a rzeczywistość jest zgoła inna. W trzecim etapie sprawdzimy, czy słuchawki się łatwo łączą z telefonem, czy mają może jakieś problemy. Jeżeli chodzi o łączenie się z telefonem, to z żadnymi z tych słuchawek nie ma żadnego problemu. Dźwięki mają praktycznie takie same jak ich wielkie odpowiedniki i zaraz po wyjęciu z pudełka można spokojnie z nich korzystać. Jak ma się ich ergonomia i jakość wykonania? Wszystkie mają pilocika z takimi samymi funkcjonalnościami i można je ładować po micro USB. Jako jedyne głośno klikają JBL-e. Panasonic mają standardową konstrukcję dokanałową z jednym wyjątkiem. Po zdjęciu gumki widać, że są owalne, co daje inne dopasowanie do ucha. Sony standardowo dokanałowo, tak samo jak JBL, a w naszym porównaniu tylko Philips przypominają konstrukcją popularne białe słuchawki dodawane do telefonów. Słuchawki w końcu służą do słuchania muzyki. Moi sąsiedzi nie znają litości, ale jeżeli chodzi o moje mikuny i dagmary, przemyślenia co do dźwięku... Strasznie nie lubię słuchawek douszных. Ja w ogóle bardzo lubię douszne słuchawki. Powiem tak, utwór brzmi z tych słuchawek tak jakby ktoś go puszczał z takiego, wiecie, starego głośnika, takiego... Słyszę takie dziwne trzeszczenie. Robionego z plastiku. Dalej słyszę trzeszczenie. Kupionego na odpuście. Leżą bardzo podobnie jak takie znane białe słuchawki, które były dodawane zawsze do telefonów. Tylko, że te leżą znacznie lepiej, a te jakoś nie mogą się dopasować do ucha i bardzo szybko mi po prostu wypadają. I koniec. I wypadły. I zgubione. I nie ma słuchawek. Wyglądałem w sumie troszkę jak takie tanie, takie jak zawsze były kiedyś dołączane. Jakby były z odpustu. Nie wiem, nie brzmi to dobrze. A najgorsze jest to, że jak puszczam sobie Hungarian Dance przy natłoku dźwięków, tak jak teraz, absolutnie sobie nie radzą. Mi słychać jakby na wysokich dźwiękach przez tery, co sprawia, że słuchanie muzyki jest po prostu bezsensowne. I to były słuchawki pierwsze, które z zestawu założyłem na siebie i byłem przestraszony, że wszystkie takie małe słuchaweczki będą brzmieć podobnie, więc ja je od razu odrzucam i wyłączam i nie chcę z nimi mieć nic do czynienia. Niestety, bo pamiętam, jak korzystałem z Philipsów SHB chyba 2500 z 6-metrowym kablem. Były genialne, nauszne, wielkie, wiele lat temu. Tutaj po raz kolejny się rozczarowałem. Po prostu przetwornik tam jest taki zrypany, że nie jesteś w stanie określić do końca, co słyszysz, a tutaj jest czysto. Nie, słabo słychać wokal, zdecydowanie mocniej się tutaj wybija muzyka, która nie brzmi najgorzej, ale mogło być lepiej. Wyglądają całkiem nieźle, tylko taka psułka z tyłu. Nie no, fajnie to brzmi, ale wokalu nie słyszę tak mocno, jak powinien być. Jakby ktoś z takiego starego radyjka, z takiej, nie wiem, Ewy Danusi, nie wiem, tak się chyba radyjka kiedyś nazywały. Piszczy mi, strasznie wysokie tony słychać mocno. Soniacze z bardziej taką złożoną muzyką znacznie lepiej sobie radzą, ale spędziłem z tymi słuchawkami już parę godzin dzisiaj, siedząc na łóżku, stojąc, łażąc, chodząc, biegając i powiem szczerze, że one mają bas, tylko ten bas jest dla mnie strasznie taki
taki podobny. On ma jakby wąski zakres ten tonalny, w którym on jest słyszalny. Troszeczkę wyższy, nie jest przytłumiony, jest raczej wyższe tony są słyszalne. Krócnie piszcze. Ja słyszę piszczenie w tych wysokich tonach i mi się to bardzo nie podoba. Są jakie są, wyglądają całkiem ładnie, to po prostu dźwięk jest dla mnie totalnie niedopuszczalny. Przy muzyce klasycznej, no słyszałam ten mocny pisk przy wysokich tonach i to nie chodziło o to, że to były tylko skrzypce, po prostu wysokie tony piszczały. A może ja mam taki spaczony słuch po prostu? Przyjemnie leżą w uchu, tylko ta końcówka z tyłu, ona zawsze mi się przesuwa na którąś stronę, przez to, że jest chyba po prostu taka, a nie inna okrągła. Nie było najgorzej, ale było tak płytko. JBL i Sony bardzo podobnie dla mnie brzmią, jeżeli chodzi o te średnie, wysokie tony, ale jeżeli chodzi o bas, to on tutaj jest taki pełniejszy. Dodatkowo ta symetryczna konstrukcja jest dosyć wygodna. Niestety... Dzwoń do mnie. Przetestuję, czy działa. Halo, słucham? No, cześć, cześć. I tu mi się znacznie bardziej podoba ten dźwięk. Po prostu jest przyjemniejszy, już nie takie radyjko z odpustu. No, tutaj klasyczna brzmi o wiele lepiej. Boże, ten wokal tutaj brzmi normalnie. Jest głośniejszy, nie przebija się muzyka tak mocno przez niego. Dobrze to brzmi. A weź przewin mi jeszcze. Ale dalej słychać w wokalu ten taki radiowy, po prostu, no, nie podoba mi się to. Powiem szczerze, nie podoba mi się to, dlatego ja myślę, że nie przerzucę się na słuchawki douszne. Nie lektorski radiowy, tylko taki radiowy, jak ktoś próbuje, wiesz, jak masz efekty te radiowe, co sobie ludzie wrzucają czasami, a, i brzmi to źle. Pasma. Tak, jest taki dźwięk i jednak na tych odbiorach jest mocniej to. Brzmi to dobrze. Ten bas jest basem, ale basiek mógłby być troszkę mocniejszy. Nie, jest po prostu... Podobne są do tych słuchawek, co miałem wcześniej, do tych Sony. Jest lepiej, ale dalej jest ten radiowy głos. Mogę jeszcze na chwilę je? JBL-e ładnie brzmią, ładnie grają i jestem z tego powodu zadowolony, ale wciąż te słuchawki brzmią jak małe słuchawki, takie pchełki, a niekoniecznie słuchawki, które się zakłada na uszy, te duże, bo to jest zupełnie inne wrażenie. Nie w przypadku ostatniego modelu. Ja jestem w szoku po prostu, jestem totalnie w szoku, bo nie spodziewałem się, że któreś z tych słuchawek będą jakkolwiek akceptowalne w użyciu. To brzmi to tak czysto, tak ładnie. Bardzo łatwo rozróżnić instrumenty tutaj, jak słyszę na tych słuchawkach. Każdy się odróżnia w jakiś tam sposób. Z początku mega, ale to mega bałem się tego, jak te słuchawki będą brzmieć. Wszelkie słuchawki douszne, bo wiem, jak brzmiały słuchawki mojej młodszej siostry. Były znacznie gorsze od tych trzech modeli, a kosztowały bardzo podobnie, jeżeli chodzi o to, ile trzeba zielonych z portfela wyciągnąć. O, ale zauważam jedną rzecz. Jest mniej niskich tonów, mam takie wrażenie. I w sumie, jak dla mnie dobrze, bo ja nie jestem wielkim fanem. Ja wiem, że to może być dziwne, ale naprawdę. Na tych słuchawkach każdy z tych utworów brzmi znacznie lepiej. Jak dla mnie te słuchawki póki co są najlepsze. I mówię całkiem serio. Jest różnica między instrumentami i to wyraźnie widać. Znaczy słuchać. No, to jest ten bas, który lubię. Bardzo czysty jest ten dźwięk tutaj. Ta piosenka jest taka jakby zamglona, taka zmydlona, nie wiem, a to jest tak ładnie, tak czysto. Zdecydowanie te mi się najbardziej podobają. Są super. Znaczy, dźwięk mają fajnie czysty. To nie jest membrana obsypana piaskiem jak w tym przypadku, tylko coś głębszego. I leżą fajnie w uszach, zupełnie inaczej leżą te. Musisz sam posłuchać. Kurczę, fajnie to brzmi. Ej, naprawdę fajnie to brzmi. Jestem w szoku naprawdę, jak te słuchawki brzmią w porównaniu do innych, bo te wszystkie mają jednak wrażenie takich małych słuchaweczek, jakie się wciska rzeczywiście do ucha tych wszystkich dusznych pchełek. A tutaj Panasoniki mnie zaskoczyły, bo słyszę więcej takiej prezencji, więcej dźwięku, więcej przestrzeni, co sprawia, że to jest zdecydowanie mój faworyt. Powiem ci tak, że jeżeli ja nie mam teraz, wiesz, jakiegoś takiego odczucia, czymś się nie sugeruje. Stary, jestem w szoku też, jak to brzmi. Co do najgorszych słuchawek, nie miałem w ogóle wątpliwości. Po prostu Philipsy totalnie dałbym na czwartym miejscu, tak totalnie na czwartym miejscu. I ze względu na jakość dźwięku i na wygląd i na wygodę samych końcówek, które wtykamy do uszu. W przypadku JBL-i oraz Sony miałem dość duży problem, ponieważ kilka razy słuchałem tych samych utworów i się zastanawiałem, które będą na drugim miejscu, które będą na trzecim. No i niestety, no po prostu JBL-e na trzecim miejscu są. Dla mnie w momentach, gdzie najbardziej był słyszalny wokal, najbardziej mi właśnie przeszkadzał dźwięk na nich. Te będą na miejscu drugim. Akceptowalny jest ten dźwięk, aczkolwiek w pierwszym momencie miałem wrażenie, że jest tragicznie, ale w porównaniu do JBL-i tu jest o niebo lepiej. A na pierwszym miejscu Panasoniki, które są jak dla mnie najwygodniejsze, bo przyjemnie po prostu ten kształt leży w uchu. No i jeśli chodzi o dźwięk, tutaj jest dźwięk najprzyjemniejszy, wokal jest dobrze słyszalny, niskie tony są powiedzmy umiarkowane, czyli ziemniak nie potańczy przy tym, ale jak dla mnie
są na najwyższym poziomie w tej cenie, no i spośród tych wszystkich słuchawek, które dzisiaj testowałem, czyli pierwsze miejsce. Które najmniej ci się podobały z nich? No nie wiem, no ten dźwięk był czasami bardzo płytki, tak chwilami. Ten bas był taki, no niby fajny, ale niby płytki. Nie wiem, i z wyglądu po prostu totalnie mnie nie jarają. No nie słuchało mi się najprzyjemniej na pewno. Trzecie miejsce Sony. Drugie miejsce? Właśnie mam bardzo duży dylemat między tymi a tymi, bo nie wiem, które dać na pierwsze, a które na drugie. Panasonic czy JBL? Nie wiem, które z nich są lepsze, ale wydaje mi się, że chyba te są najlepsze. Czemu? Miały cholernie czysty dźwięk i bardzo fajnie można było różnić każdy instrument od siebie. To było mocno słychać. Po prostu nawet jak to była muzyka bardziej elektroniczna, tak się mówi, to też dało się odróżnić wszystko, co było na ścieżkach. Totalnie. A jeśli chodzi o wokal, to on w ogóle nie zanikał, moim zdaniem, tutaj. Wszystko bardzo ładnie się odróżniało. To Philips, Sony, JBL i Panasonic. Od tyłu. Bleski to Panasoniki wymiatają tutaj, zdecydowanie. A wiesz co, z wyglądu to JBL, przez to, że po prostu one ładnie wyglądają, no. Z wyglądu to są jest ale oczaj. Zdecydowanie na Panasonikach zdecydowanie jest najlepszy dźwięk jak dla mnie, bo po prostu czuć go przestrzennie w porównaniu do innych. JBL i Sony są bardzo do siebie podobne, jeżeli chodzi o jakość, tylko że ciężko by mi było wybrać jedne ponad drugimi. Długo bym się zastanawiał. Bardziej bym się zastanawiał, czy chcę mieć po prostu symetryczne słuchawki z dłuższym przewodem, czy po prostu krótsze z mniejszym przewodem. Raczej nie miałoby to dla mnie większego znaczenia, jeżeli chodzi o sam dźwięk, bo jest bardzo podobny. Natomiast, no tak jak mówię, Panasoniki po prostu najlepiej się ich słucha jak dla mnie. Philipsy, no nie. Może jakby jakąś gąbeczkę tutaj dać. Ale wiesz co, aż wezmę i podłączę jeszcze raz te. Nie, tu jest dalej piach, jak nie wiem. Chcesz to posłuchać, to łap. Nawet jak jest cicho, to trzeszczą. No dobra, słuchawki to także styl, które są najładniejsze. Nie mam pojęcia, po co wymyśliłem ten punkt. Chyba tylko, żeby sobie utrudnić i więcej pokazać wam słuchawek. Mi osobiście nie podobają się Philipsy, reszta wygląda ładnie jak słuchawki. Trochę boję się też o chudziutki przewód Sony, ale z doświadczenia wiem, że takie konstrukcje często żywotnością potrafią zaskoczyć. A teraz czas na podsumowanie i werdykt. Ogółem fanem małych słuchawek nie jestem, wolę zdecydowanie duże, jak coś mnie otula po obu stronach. Natomiast jak miałbym wybrać spośród tych wszystkich słuchawki, które by mi najlepiej służyły, to zdecydowanie wybrałbym Panasoniki ze względu na ten dźwięk, który wydaje się być jak ze słuchawek dużych. Jeżeli chodzi o te Philipsy, no to tutaj już wszyscy ładnie stwierdziliśmy, że kurczę, no to nie jest to, czegoś mi brakuje w tym dźwięku. Natomiast pomiędzy JBL-ami i Sony zdecydowanie wybrałbym JBL ze względu na to, że po prostu to jest ten symetryczny przewód, a tutaj, mimo że Sony długo działają na baterii, to ta ampułka lubi tak spadać czasami na bok, na jedną, na drugą stronę. Najlepszy dźwięk zdecydowanie jest w tych, o dziwo, po raz kolejny. I nikt tutaj nie był przymuszany do tego, ej mów, że te są lepsze, tamte są lepsze. Tylko każdy dostał słuchawki po raz pierwszy do ręki, zobaczył je, założył, posłuchał i wypowiedział się na swój sposób. Walka była zacięta, no ale mamy zwycięzcę. Zwycięzcę, który moim zdaniem nie jest kompletny. Zapytać się dlaczego? Dlatego, że zwłaszcza Madzia mi opowiadała, bo jest fanką takich słuchawek, że jej słuchawki bardzo często spadały. Jedna spadnie, to druga za chwilę też spadnie, bo cały ten mechanizm zacznie ją ciągnąć w dół. Dlatego drodzy producenci, na te cztery pary słuchawek w żadnej parze nie znalazłem takiego małego dingsa. To jest akurat mikrofon ze słuchawką z PlayStation, ale on działa na tej zasadzie, że włóżmy sobie takie słuchaweczki za kabelek, kabelek sobie wchodzi do środka, a to montujemy sobie na przykład do kołnierzyka. Nie jest to mocno zamontowane. Ale wystarczająco, że jeżeli nam spadną te słuchawki, że jak spadną nam te słuchawki, to przynajmniej nie zgubimy tych 200, które nas kosztowały, żeby je kupić. Stąd też gorąco zachęcam do tego, żeby po prostu coś takiego sobie małego sprawić. Jak zauważyłem, moja siostra właśnie czegoś takiego używa, albo ewentualnie można wykorzystać tego typu klips, jaki jest na mikrofon, też przypiąć go do ubrania i przez niego przeciągnąć przewód. To by było na tyle. Mam nadzieję, że test wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dawajcie znać, jakie słuchawki jeszcze powinienem sprawdzić do usznych, może jeszcze jakieś lepsze. A póki co, to byłoby na tyle. Zobaczcie poprzedni odcinek w związku ze słuchawkami takimi dużymi. Tutaj jest inny randomowy filmik, który jest warto zobaczyć, oraz miejsce na subskrypcję tego kanału. Kto jeszcze nie subskrybuje, niech zasubskrybuje. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!